Jakby najbliższe osoby mówiły mi, że nie, po co to robisz, jakby zostań tu, gdzie jesteś, jest spoko. Te ekipy, które znajdowaliśmy, no to albo tam mieszkały na tym mieszkaniu, robili jakieś tam imprezy. Tak. Na żadnym etapie później jakby nie jesteś w stanie tyle zaoszczędzić, ile na tej negocjacji. Tak, na ten Business Rider. Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Tradera, a moim dzisiejszym gościem jest Karol Łaczkowski. Piąteczka. Cześć. Karol jest fliperem, jest inwestorem od 5 lat, zajmuje się flipami. 5 lat temu był u mnie na szkoleniu. Wcześniej pracował w korporacji i zajmował się sprzedażą funduszy inwestycyjnych do banków spółdzielczych, a dzisiaj ma już na swoim koncie ponad 30 flipów i chciałem porozmawiać dzisiaj o jego historii, jak zaczynał, jakie były jego początki, jak dzisiaj ten rynek wygląda, bo Karol, w jakich rejonach działasz? Co ja działam w południowych częściach Obwarzanka Warszawskiego, czyli głównie Piaseczno, Pruszków, Konstancin Jeziorna, Piastów. Warszawa również, ale jakby w pierwszej kolejności tu, gdzie mam najbliżej, czyli... Okej, czyli nie ze względu na to, że jest jakby najlepszy biznes, tylko tam, gdzie masz najbliżej, żebyś nie wjeżdżał do Warszawy i nie utykał w korku, tak? To znaczy, to jest to też, natomiast jakby... Tak jak sobie porównywałem kapitał, który muszę wsadzić w mieszkanie w Warszawie i zwrot, jaki z tego mam, to wolę jakby te podwarszawskie miejscowości, gdzie moim zdaniem jest równie duży popyt na mieszkania, a po prostu te mieszkania są tańsze, a zyski są porównywalne, nie? Więc... Okay. Jakie były twoje początki? No bo byłeś, powiedziałeś mi przed nagraniem, że byłeś u mnie w 2019 roku na warsztatach, przed pandemią, jeszcze w ogóle w innych czasach, tak, można tak, powiedzieć. Tak, zgadza się. I co się skłoniło, żeby coś zmienić w swoim życiu? Wiesz co, to było tak, że wcześniej pracowałem w dwóch towarzystwach funduszy inwestycyjnych. W pierwszym byłem tam ponad 6 lat, no i potem zachciało mi się zmiany. Poszedłem do drugiego, mniejszego trochę, gdzie teoretycznie miało być lepiej, ale było gorzej. Zawsze podrynne, tak? Można tak powiedzieć. Natomiast jakby no ja jestem w sumie wdzięczny tej firmie, ponieważ jakby to mnie zmotywowało do tego, żeby jakby dokonać jakieś tam zmiany w swoim życiu. Gdyby tamta firma była lepsza i by cię jeszcze bardziej spasła, można powiedzieć tak, takiego sobie jak ciebie tłustego kota dała złotą klatkę, to być może ciężej by ci było się z niej uwolnić, prawda? Myślę, że tak by było, nie? Także cieszę się, że ta firma była jaka była, bo dzięki temu no też natrafiłem na twoje filmiki, które dosyć intensywnie oglądałem, jeżdżąc tam do tych banków gdzieś na drugi koniec Polski. Jakby to dawało mi też czas na przemyślenia, no i jakby wtedy stwierdziłem, że dobra, raz się żyje, jadę i... No i to myślę, że była jedna z lepszych decyzji w moim życiu. A miałeś jakieś obiekcje? Nie wiem, czy ci się uda, czy to nie jest przypadkiem jakiś fake albo... Nie no, oczywiście, że miałem na początku, tak? Ale jakby ja z natury, może jestem trochę naiwny, ale wierzę w takie rzeczy. I stwierdziłem, że jeżeli nie pojadę, nie spróbuję, to po prostu się tego nie dowiem. A miałeś takie osoby, które cię jakby w tym wspierały i mówiły ci, tak, to jest dobry kierunek, jakby tak popchnęły cię w to, czy raczej... Właśnie wręcz przeciwnie. Osoby mówiły, to się nie da tego robić i tak dalej. Wręcz przeciwnie. Raczej było tak, że jakby najbliższe osoby mówiły mi, że nie, po co to robisz, jakby zostań tu, gdzie jesteś, jest spoko. Ciepła, bezpieczna posada. Dokładnie, ale jakby no ja mam trochę taką naturę jakby takiej przekornej trochę osoby i stwierdziłem, że pokażę wszystkim, że zrobię po swojemu, tak? I miałeś takie coś, że pokazałeś tej osobie, no patrz teraz, albo przyznała ci, no, że miałeś rację, albo jakiś taki moment? Wiesz co, no pewnie były takie momenty, chociaż ja nie mam też takiej natury, żeby gdzieś tam... Pokazywać. Zobacz teraz! Tak, tak, tak. Myślę, że to jeszcze nie jest ten moment, nie? Jeszcze będzie na to czas, na pewno. Okej, okay. Super. No i byłeś na warsztatach i jakby co ciebie tam, pamiętasz jakie miałeś wrażenia w takim sensie? To już było 5 lat temu. To były trochę inne warsztaty. Ile one trwały wtedy? 5 dni? Czy 3 dni? Bo 3 dni. Kiedyś one trwały 2 dni, później 2,5, a teraz trwają 3. Więc ty byłeś już na tych 3-dniowych, tak? Chyba tak. Wiesz co, dokładnie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że one się zaczynały chyba w piątek i trwały do niedzieli. Znaczy w piątek po południu chyba.
Mhm. A może dwa, nie pamiętam już dokładnie. Zawsze się zaczynały rano i kończyły się czasami w niedzielę. A nie, to może jeszcze były dwudniowe. Mhm. Mogły być jeszcze dwudniowe. Okej. I pamiętasz to jakby coś takiego, co się tak jakby zobaczyłeś, o kurde, nie wiedziałem tego albo co? Wiesz co, tak, no na pewno, znaczy, bo tak jak wspomniałem ci wcześniej, ja bardzo dużo oglądałem tych twoich filmików, więc jakby trochę tej wiedzy miałem, natomiast jakby było dużo rzeczy nowych, które też otworzyły mi oczy na pewne rzeczy, między innymi na metody pozyskiwania tych nieruchomości. Było kilka takich, o których nie wiedziałem. No i to mnie mega zmotywowało i jakby no, po tym szkoleniu jakby miałem dużo większą wiedzę niż przed. Jasne. No i zacząłeś działać. Miałeś kapitał jakiś na start? Czy... Wiesz co, miałem powiedzmy na wkład własny, natomiast dzięki temu, że pracowałem na etacie, no to miałem dosyć dobrą zdolność kredytową, więc jakby pierwszego flipa planowałem zrobić na kredyt. Natomiast jakby chwilę po tym jakoś zaczęła się pandemia, nie? I ja tam powiedzmy miałem pierwszą okazję, już nagraną, miałem umowę przedstępną, podpisaną, natomiast ta pani, znaczy też zrobiłem błąd, bo za mały zadatek jakby wpłaciłem i, i w momencie, gdy ta pandemia się zaczęła, to ta jakby sprzedająca się jakby wycofała. Ale wystraszyła się? Tak. Znaczy, końca świata, tak? Wystraszyła? Wiesz co, myślę, że w pewnym sensie się wystraszyła końca świata, nazwijmy to, ale miała też tam pośredniczkę znajomą, która chyba powiedziała jej, że po prostu za tanio mi to mieszkanie sprzedaje, nie? Więc ostatecznie się jakby ona odpuściła. Mnie to też trochę zdemotywowało, no i też to, że ta pandemia się zaczęła. To też no wtedy, wiecie, no tam dopiero w czasie to nikt nie wiedział, co się dzieje, tak, prawda? Tak, tak. Czy nie zgijemy jako ludzkość. Dokładnie, no także, no to był jakby też mój duży błąd, że jakby, że nie działałem dalej, nie? Że wtedy jakby trochę gdzieś tam odpuściłem ten temat, wróciłem na etat. Oczywiście nigdy o tym nie zapomniałem i jakby po jakimś... Okej, czyli jakby odpuściłeś po tej takiej jakby trochę nieudanej próbie, tak? Tak, tak, tak. I znowu do funduszy, czy gdzie indziej? Tak, no do tej samej firmy. Znaczy ja w zasadzie się z niej nie zwolniłem, nie? Jakby ja tam cały czas pracowałem, więc po prostu skupiłem się wtedy na... Okej, i co się stało takiego, że postanowiłeś no, dalej to robić? Wiesz co, no po pewnym czasie, gdy to wszystko już gdzieś tam trochę osiadło, ta pandemia nadal była, ale jakby już nikt nie traktował jej tak samo poważnie jak na początku. Ja się wtedy też przeprowadziłem właśnie pod Warszawę, stwierdziłem, że trzeba działać dalej. No i w zasadzie ta okazja, która powiedzmy zmieniła to jakby no była moim pierwszym dealem, trochę znalazła mnie, dlatego że to mieszkanie było dosłownie 5 minut od miejsca, gdzie mieszkałem, po prostu był baner, sprzedam. Szukałem w ogóle tego mieszkania w internecie, nie było go. Okazało się później, że to ponad 3 lata już wisi, że właściciele gdzieś tam mieszkają za granicą, w ogóle się tym nie interesują i to sobie tak wisi, nie? Co prawda nie było to takie modelowe mieszkanie, jak mówisz, bo było duże, ale stwierdziłem, ale cena była mega dobra, więc stwierdziłem, że albo teraz, albo nigdy, więc postanowiłem je kupić. Ile kosztowało, pamiętasz? Tak, pamiętam, ono kosztowało, znaczy cena ofertowa była 500 tysięcy, udało mi się wtedy zbić tam chyba 5 dych i ostatecznie kupiłem je za 450. Jeśli chodzi o finansowanie, to jakby na początku chciałem zrobić to z taką jedną dziewczyną, która była ze mną na szkoleniu u ciebie. Ona ostatecznie się wycofała, ale wtedy stwierdziłem, że nie ma sensu się poddawać, trzeba działać dalej. No i ostatecznie jakby udało mi się wykorzystać te znajomości z banków spółdzielczych i po prostu wziąłem tam finansowanie. A czyli dali ci kredyt po prostu, tak? Tak, w ogóle to też była śmieszna historia z tym kredytem, bo tak jak właśnie jeździłem po tych małych banczkach, to tam okazało się, że jeden bank ma w swojej ofercie taki produkt dla powiedzmy bankowców, gdzie tam powiedzmy nasze TFI było w grupie tych banków spółdzielczych. No i to był kredyt gotówkowy na 200 tysięcy, który miał oprocentowanie takie jak kredyty hipoteczne, nie? Czyli generalnie był bardzo tani. Bez zabezpieczeń jeszcze. I bez zabezpieczeń, tak? Bez żadnej hipoteki, więc jakby ten kredyt służył za mój wkład własny, a pod to mieszkanie jeszcze dodatkowo wziąłem kredyt hipoteczny, więc tak na dobrą sprawę kupiłem to mieszkanie w ogóle nie używając swoich pieniędzy. W jednym czasie, można powiedzieć, tak? Że... Tak, tak, tak. Więc jak w zasadzie swoje środki wykorzystałem tylko na remont tego mieszkania. Okej, ile za nim zarobiłeś wtedy, pamiętasz?
Wiesz co, no około 120 tysięcy. Co prawda trwało to dosyć długo, bo łącznie od powiedzmy zakupu do sprzedaży to było około 10 miesięcy. Zrobiłem tam dużo błędów, wywaliłem jedną ekipę. Jakie błędy popełniłeś właśnie, jakbyś mógł tam powiedzieć, żeby pokazać innym, czego nie robić? Wiesz co, no na pewno te ekipy, jakby nie zweryfikowałem tej ekipy, na szczęście podpisałem z nimi jakąś tam umowę, więc i jakby nie dałem im od razu jakby pieniędzy, tylko dopiero po wykonanej pracy, ale, no ale nie zweryfikowałem ich dobrze i jakby jak zobaczyłem, jak ułożyli płytki w łazience, także po postawieniu poziomicy mogłem tam włożyć rękę, no to i musiałem to skuwać później drugi raz, no to stwierdziłem, że no, że to jakby był mój błąd, tak? Że tego nie zrobiłem. To też było duże mieszkanie, nie? Bo ono miało 87 metrów plus skosy. Czyli takiego, którego ja nie rekomenduję tak, na pierwszą tak, flipa. Tak. Dlatego to trwało dosyć długo. No, klient, który się trafił, ostatecznie był kredytowy, więc tam też musiałem dosyć długo czekać na pieniądze z kredytu. No niemniej jednak jakby stwierdziłem, że jakby zysk z tego mieszkania, no to było... Adekwatny jestem. Tak, jest adekwatny do sytuacji, no i był dużo, dużo większy niż to, ile zarabiałem na tym etacie, więc... A ile zarabiałeś wtedy? Wiesz co, no tak, już dokładnie nie pamiętam, ale to było tak między 7 a 10 tysięcy na rękę, tak, więc to powiedzmy był praktycznie rok mojej pracy. Tak. Po jednym jakby temacie. I wtedy rzuciłeś pracę, czy przy kolejnych? Jak nie, wtedy stwierdziłem, że jakby no, odchodzę i jakby... Oczywiście to nie było tak, że odszedłem z dnia na dzień, tak, bo to jakiś tam okres wypowiedzenia i tak dalej, ale, no, ale potem jakby już chciałem się skupić tylko i wyłącznie na tym i tutaj jakby działać. Okej, okay, jak wyglądał kolejny flipy? Czy robisz je sam, czy... Drugi flip to było mieszkanie w kamienicy, czyli w sumie też nie do końca tak jak rekomendujesz, ale tutaj też mi się mega dużo udało zbić cenę. To też jest w sumie taka trochę śmieszna historia, bo no to, tam jakby inne były ceny mieszkań, nie? Jakby cena ofertowa tamtego mieszkania to było 370 tysięcy, co było w miarę dobrą ceną, ale bez przesady. To był taki totalny granat w kamienicy do generalnego remontu. No i generalnie podczas rozmowy udało mi się cenę zbić do 300 tysięcy. Stwierdziłem, spoko, 7 dych, jest ok. I jedną rzecz mi powiedziała wtedy ta sprzedająca, że ona tam, jak już tam powiedzmy powiedziałem, że biorę i tak dalej, ona mi powiedziała, że ona już zadatkowała jakieś inne mieszkanie, gdzieś tam jakiś segment, coś tam, nie, w okolicy. No a ja policzyłem jeszcze raz to i stwierdziłem, że to mi się nie do końca spina. No i tak po weekendzie do niej zadzwoniłem i mówię, no wie pani co, no kurczę, jednak nie, przeliczyłem nie, sobie. Trochę przeliczyłem i mogę zaproponować 230 tysięcy, nie? Tak na odczepnego, bo stwierdziłem, że na pewno tyle nie zejdzie. Tak. No ona zadzwoniła chwilę później i mówi, że no za 230 to nie, ale za 250, tak? Czyli z ceny 370 zeszła do 250. Mimo tego, że już zaproponowałeś 300. Tak, że już zaproponowałem 300. Ja często, wiesz, mówię ten przykład na szkoleniu, może nie twój, prawda, bo można powiedzieć, że my tu z Karolem się widzimy drugi czy trzeci raz na oczy, prawda? Ty mi o tym nie mówiłeś, ale ja często mówię, że nawet jeśli złożysz ofertę i ona, nie jesteś do niej przekonany, a ona wejdzie zbyt szybko, to nigdy nie musisz dawać pieniędzy od razu, podpisać umowy, zawsze możesz zadzwonić i przeprosić i powiedzieć, że jednak się przeliczyłeś, a ludzie myślą, że jak już dają słowo, to już generalnie nic się nie da zrobić. Oczywiście, że większość ludzi może by się wkurzyło na siebie i by powiedziało nie, to nie, ale... Wiele takich sytuacji też było. No właśnie, bo jakby ja uważam, że ze swojego słowa się nie powinno wycofywać, ale jakby to jest tak, że zawsze masz prawo zrewidować to. Wiele osób obiecało mi, że kupię do mnie mieszkanie, po czym nie odbierać telefonu później. No było parę takich sytuacji. No, i ja czy mam do nich pretensje? Nie, mieli prawo się rozmyślić. Może nie mieli prawa odwagi, tak ty zrobiłeś, powieść twarz, kupiłbym to, ale taniej, tak? Na przykład. Albo na innych warunkach, prawda? Więc to i tak jest odwaga, że ktoś to mówi uczciwie, no to w takim razie nie, no nikt nikogo nie zmusza. Okej, ale dokończ myśl, bo tam wiem, że chcesz. Tak, to znaczy w tej historii jeszcze jedno doświadczenie zdobyłem później, bo ostatecznie nie kupiłem go jeszcze za te 250, dlatego że nie poszedłem do mojego notariusza, tylko do notariusza, który ta pani znalazła, tak? Ja stwierdziłem, dobra, tam notariusz, to tam notariusz. Ale ona się upierała bardzo przy tym notariuszu? Wiesz co, trochę się upierała, nie jakoś bardzo mocno, ale ja też zrobiłem ten błąd, że nie upierałem się przy swoim. A dlaczego? I to jest w sumie też jakby duża lekcja była dla mnie później, że jednak notariusz to jest bardzo ważna osoba w całym zespole, dlatego że
jakby dosłownie tam, nie wiem, 10 minut przed transakcją, ta pani stwierdziła, że ona no jednak nie podpisze ze mną tego aktu, dlatego że ona była u tego notariusza i ten notariusz tam sprzedawał te mieszkania po dużo wyższych cenach i że on za taką cenę to się nie podpisze pod tym, nie? I że jakby nie przeprowadzi jest, to... Dokładnie. Jasne, ale on nie jest do tego, żeby badać ceny, prawda? Ceny ustalają strony. Dokładnie. On nie bierze za odpowiedzialności żadnej. Dokładnie. Ani nie jest od tego nawet, żeby udzielać rad, bo nie ma takich uprawnień. Ani... Dokładnie. Ja oczywiście go później też zhejtowałem w internecie, gdzie tam mogłem, natomiast jakby no to mnie nauczyło, żeby jednak uważać, jakby gdzie jakby przeprowadzasz tą transakcję, no bo jak nie znasz notariusza, to nie wiesz, jakby co ci się trafi. Ostatecznie kupiłem chyba tam dwie dychy drożej, bo no, musiałem jakby renegocjować te warunki. Z nią, tak? Tak, z nią. Ale u siebie, u swojego, czy...? Tak, wtedy już zrobiliśmy u naszego notariusza i jakby... Wiesz co, no i jest często tak, że ktoś mówi, ja chcę do swojego, znaczy często. 90% sytuacji ja kupuję i sprzedaję u swojego notariusza i to jest normalne, ale czasem to się trafi, że ktoś mi mówi, kiedy ja kupuję mieszkanie, że idziemy do jego notariusza, ja powiem, okej, jest taka możliwość, ale pan za niego płaci wtedy. Mhm. I wtedy się kończy rozmowa, nie? Tak. Jak pan chce za niego płacić, to może mieć do pana, jeżeli ja płacę, to ja wybieram, mam taką zasadę, tak? I zazwyczaj 99% ludzi mówi, okej, no to jak mam płacić, to nie chcę. I wtedy idziemy do mojego, prawda? A to nie jest nic nieuczciwego, tylko po prostu ludzie wtedy, ja nie muszę negocjować żadnych zapisów umownych, które mam już ustalone z góry wcześniej. Dokładnie. Muszę nie mu tłumaczyć, że jest wszystko okej, tak? I okej. Był jakiś taki, inny błąd, który popełniłeś, który cię czegoś nauczył, poza tym, że idziesz do swojego notariusza? Wiesz co, no, ostatnio mieliśmy taką sytuację, no, to oczywiście już jakby po kilkudziesięciu transakcjach, ale kupiliśmy mieszkanie w innym mieście, w Grójcu, no, to tam no, nie jakoś bardzo daleko od nas, ale kawałek jednak, gdzie w zasadzie nie znaliśmy tego rynku i też, no i ten blok, w którym kupiłem, on był w zasadzie, no to był wiadomo, blok z wielkiej płyty, gdzie od praktycznie nowości nic nie było zrobione, nie? I niby był szyb windowy. Zaniebany. Tak, był szyb windowy, nie było windy. A nowy blok czy stary? Czy... Nie, no taki stary, tam nie wiem, z lat powiedzmy 60. Klatka była już taka, no też zaniedbana. W ogóle czynsz był mega wysoki, bo tam chyba było 1200 zł, bo po prostu nie było nawet liczników do prądu, tylko prąd był wspólny. No i generalnie później jakby zrobiliśmy tam lifta i bardzo długo to sprzedawaliśmy, bo każdy jakby wiedział, miał obiekcje, tak, miał obiekcje co do tego. Nawet w pewnym momencie mieliśmy taką koncepcję, żeby tam kopalnię kryptowalut zrobić, bo no jak wszyscy płacą za prąd, nie ma podliczników. No i wszyscy mają to samo zdanie, że właśnie... Tak, więc jakby to mnie też jakby nas w zasadzie, bo wtedy już działaliśmy w zespole, nauczyło tego, że jakby no, trzeba weryfikować dokładnie. Czyli być na nieruchomości, znać się trochę na tym, obejrzeć ileś nieruchomości, tak, a nie wchodzić na dany rynek z doświadczeniami z innego rynku, nie? Tak, znaczy ostatecznie coś tam na tym zarobiliśmy, nie? Tam nie wiem, 20 parę tysięcy, więc no, może słabo, ale... No właśnie, ale mówisz, że działasz w zespole. Jak to, z kim pracujesz, na czym to polega? Mhm. Wiesz co, zaczęło się od tego, że poznałem Damiana, który jest też absolwentem twoich warsztatów, gdzieś tam na grupie, też jest Piaseczna. Tam go poznałeś, tak? Na grupie naszej zamkniętej absolwentów? Tak, na grupie absolwentów go poznałem. No i to było tak, że znalazłem gdzieś tam jeden temat właśnie w Piasecznie, tylko wtedy jakby ja byłem powiedzmy zakorkowany, no bo miałem to mieszkanie duże, o którym ci mówiłem, ale to był też super temat, gdzie też można było kilkadziesiąt tysięcy zarobić, tylko po prostu nie miałem gotówki, on akurat miał, on też zaufał mi, w ogóle też było tak, że trzeba było przynieść gotówkę żywą, nie? No, bo to ludzie starszej daty byli, jakby też zaufał mi, jakby wyłożył te pieniądze, wyjął z bankomatu, ja poszedłem na akt, kupiłem, tak, na jego spółkę i w zasadzie sprzedaliśmy to na brudno, zarobiliśmy tam chyba też, nie wiem, 60 tysięcy. I to bardzo szybko, tak? Potem było tak, że ja tam to mieszkanie sprzedałem, on znalazł jakieś mieszkanie, on miał gdzieś tam kapitał zablokowany, więc ja to kupiłem, też się podzieliliśmy. No i potem stwierdziliśmy, że po prostu możemy działać razem, założymy spółkę. No i tak zrobiliśmy też kilka flipów razem, już z remontem, natomiast no, te remonty nam ewidentnie nie szły, nie? W sensie te ekipy, które znajdowaliśmy, no to albo tam mieszkały na tym mieszkaniu, robili jakieś tam imprezy, te remonty się przedłużały, generalnie nie chcieliśmy się denerwować, a znaliśmy jeszcze jednego
chłopaka, który jakby też jakby flipuje, ale też miał swoją firmę remontową, więc postanowiliśmy, że jakby weźmiemy jeszcze jego. On też wyłożył swój kapitał, więc jakby też we trójkę mieliśmy tego kapitału więcej, mogliśmy jakby więcej kupić. No i podzieliliśmy później obowiązki, tak? Czyli każdy zajmował się czymś innym. Ja się teraz zajmuję jakby pozyskiwaniem. Damian zajmował się sprzedażą, teraz zajmuje się gruntami, bo to jest jakby jeszcze jeden rynek, jakby na który wchodzimy. I Piotrek, który jakby od początku robił remonty, natomiast też teraz planujemy zatrudnić właśnie koordynatora remontu. Okej, a ten trzeci wspólnik, to skąd wzięliście? Wiesz co, Damian kiedyś zorganizował takie spotkanie dla lokalnych fliperów i w sumie ja go tam poznałem, Damian go chyba znał wcześniej, no i jakby... Się dołączył do was, tak? Tak, po prostu dołączył do nas. No. Okej, czyli on nie był z grupy jakby, tak? Nie, on nie jest. Powiedz mi, a jak uważasz, czy rynek jest już nasycony fliperami? Czy tych fliperów jest tak dużo, że nie da się działać, czy po prostu czy jest jeszcze przestrzeń do tego biznesu? Wiesz co, no moim zdaniem jest. Oczywiście no, tych fliperów trochę jest, tak? Zwłaszcza w Warszawie, jak jadę czasami na mieszkanie gdzieś tam na Warszawę, no to często jakby... Gęsto. Tak, to często jest dosyć gęsto. Natomiast jakby cały czas te mieszkania jakoś nam wpadają i praktycznie nie mamy takich przystojów, więc cały czas jakby moim zdaniem jest na to rynek, jest, jeżeli ktoś jakby szuka może trochę niestandardowo innymi metodami, no to jak najbardziej można działać. Ja wiesz co, uważam, że to jest kwestia koncentracji. Jak ktoś się, na przykład my tak mamy, jak się koncentrujemy na, mamy za dużo pieniędzy, to się koncentrujemy teraz, żeby nakupować, tak? Jak czasami zakupimy do dużo, no to wtedy koncentrujemy się na remontach i na sprzedaży. I to tak jakby tak falami czasami jest, prawda? Trochę tak. I jak się koncentruje nad czymś, to po prostu rośnie i to działa. I to ewidentnie tak jest. Jak się nie koncentruje, no to tylko te okazje sobie same nie wpadają. No to tak, to zdecydowanie. No, na pewno tak bywa. Trzeba działać, tak? Trzeba gdzieś tam szukać cały czas, jakby kombinować, ale też jakby nie można się poddawać, nie? Jakby ja zrobiłem ten błąd, że się poddałem. Jakby... No przykucnąłeś na chwilę, tak? No tak, bo tak, wiesz, tak. Też jesteś tylko człowiekiem, prawda? I też no, ciężej jest uwierzyć w siebie, kiedy wiesz, no, nie każdy ci mówi, że dasz radę, prawda? I to nie jest takie proste. No ja po to nagrywam też te wywiady, żeby pokazać mojej społeczności, też innym inwestorom, czasami też nawet absolwentom, którzy na przykład skończyli kurs, ale no... jakby borykają się z tym, że no coś tam im nie wychodzi, no że ludzi, którzy działają, jest setki. Też byłeś, teraz mówiłeś mi wcześniej, że byłeś na zjeździe absolwentów teraz w Lublinie w lipcu w tym roku. A wcześniej przyjeżdżałeś do mnie jakby na zjazdy? Wiesz co, nie, jakoś tak zawsze było coś innego, jakoś tak nie miałem możliwości, czasu, więc ten był pierwszy. I co ciekawego było dla ciebie jakby na zjeździe? Wiesz co, no było dosyć dużo ciekawych osób, które gdzieś tam opowiadały, natomiast no taką, to co ci powiedziałem może przed wywiadem, to jakby taką ciekawą, powiedzmy, wisienką na torcie było zdanie właśnie o tych ofertach, które trzeba składać. Skandalicznie niskie. Tak, o których mówił Jacek. Jacek, żeby po prostu składać oferty, gdzie czasami jesteśmy wręcz, wstydzimy się ich powiedzieć, nie? Tak. Jacek jest moim wspólnikiem i jakby te duże tematy wszystkie, które robię, to już teraz robię z Jackiem. Nie robię ich ani sam, ani z innymi wspólnikami. Taką mamy umowę i ostatnio Jacek przyniósł jakiś taki temat, działki do kupienia na flipa. Nie wiem, czy mówił o tym, czy nie. Nie, bo to chyba jeszcze temat jest nowy. I Jacek mnie na działkę namawiał. Ona kosztowała tam, załóżmy, blisko może 3 milionów, ale no tam Jacek wynegocjował chyba na 2200. I ja mówię, Jacek, nie, to jest za drogo, nie? I mimo tego, że nie miałem doświadczenia, tylko włączyłem inwestora, wrzuciłem na swój bęben, można powiedzieć, na swoją aplikację, zacząłem sprawdzać ceny i jakby spojrzałem to tak bardzo krytycznie, no bo ja jestem tak jakby optymistą w życiu, ale w biznesie jestem tym krytykiem i jeżeli mi krytyczne myślenie mówi, że się uda, no to wchodzimy w ciemno, prawda? I mówię, Jacek, nie, to trzeba zaproponować 700 tysięcy taniej. Nie, żeby w ogóle była gadka o tym, no to rzuć taką ofertę, no nic nie tracimy na tym, prawda? Mimo tego, że on się prawie dogadał, albo nie wiem, już nie pamiętam, dogadał się albo nie dogadał, za tam
700 tysięcy więcej, prawda? I chciał mnie tego przekonać, ale ja powiedziałem, ja mówię, że nie. Że tak jest moje zdanie. No i powiedział, dobra, to nic nie tracimy, złożył ofertę, no i 500 000. Dzięki temu może być, kupiliśmy taniej tą nieruchomość. Tak? Na żadnym etapie później jakby nie jesteś w stanie tyle zaoszczędzić, ile na tej negocjacji. Na tym pierwszym. Ja uważam, że czasem lepiej wejść, nie wejść w deala i stracić okazję, która być może jest pozorną okazją, niż wejść w coś, co nie jest dealem, to jest tylko takim pozornym dealem, więc wolę, żeby ktoś inny zarobił i zaryzykował, niż ja mam ryzykować, że deal, który kupuję, nie jest dealem, tylko jest taką jakby wyobrażeniem tego deala. I dlatego właśnie warto mieć czasem wspólnika i ty pewnie też to potwierdzisz, że masz kolegów, bo czasem możesz z nim przegadać, bo z żoną nie zawsze możesz o tym pogadać, bo ona nie zawsze jest tym zainteresowana, prawda? Wiadomo, każda żona jest inna, są takie, które się interesują, trochę nie, prawda? To jest okej, ale masz wspólnika, to jesteś tą osobą, może być żona tym wspólnikiem też, prawda? Też są takie sytuacje, ale ta osoba wtedy jest w tym zanurzona wręcz i ona ma, jakby widzi tymi samymi innymi oczami, ale ma może być inną perspektywę, inne doświadczenia. Dokładnie. I jak ty jesteś podpalony, na przykład jesteś podjarany i to może cię zgasić i pokazać ci, uspokój się, niech ci krew dopłynie do mózgu i zobacz sobie, że są jeszcze to, to i to, nie? Tak, bo słyszałem o takich sytuacjach, gdzie ktoś, jakiś flipper, tak się podniecił, że jest dobra cena, że po prostu powinien dokumentów sprawdzić w ogóle, nie? Okay. I dał komuś pieniądze na dowód, prawda? Bez sprawdzenia dokumentów własności. I tak też nie można robić, no bo... To ostatnio właśnie dziewczyna, która znajoma moja z banku spółdzielczego, która też jakby zaczęła działać, no to przysłała mi temat, że jakby ktoś tam ma w super cenie mieszkanie, tylko chce zadatek przez telefon, nie? No to wiesz, od razu ją gdzieś tam przystopowałem, mówię spokojnie, niech on przyjedzie, bo mówi, że gdzieś tam jest za granicą. Ja już też takie tematy nieraz przerabiałem, nie? Że ktoś chce po prostu zadatek, wiesz, jakby bez, wysyła tylko jakiś tam skan dowodu przez ten. No tak, tak to trzeba być uważnym, żeby wiedzieć. Nie ma tego dużo, to nie jest jakaś tam duży element rynku, także trzeba zawsze stosować się do tych procedur, do sprawdzania dokumentów, do legitymowania tych osób. Słuchajcie, jak ja sprzedaję mieszkanie, to nikt mnie nie pytał, poza notariuszem oczywiście, nikt mnie nie pytał o dowód. Jak ja kupuję mieszkanie, to zawsze idę do notariusza, ale jak ja mieszkanie sprzedaję, to mogę je sprzedać u siebie w biurze, bo dla mnie zabezpieczeniem są pieniądze, które biorę. Zadatek, tak, prawda? I jak ja biorę ten zadatek, to wyobraź sobie, że nikt nie sprawdza mojego dowodu. Nie to, że jestem znany i mnie ludzie znają, nie. Bo ludzie, którzy ode mnie kupują, rzadko kiedy mnie znają. Jak ja wynajmuję mieszkania albo mój pracownik, to też nie sprawdzają jego dowodu, czy on jest upoważniony do tego, tak? To się nie zdarza praktycznie. No. Dlatego ludzie są nieuważni i na szczęście to jest bardzo duży, mały margines i jakby ja słyszałem o jednej takiej sytuacji, może dwóch w życiu, w całej mojej historii, żeby były takie próby albo komuś się to udało, tak? Ale na szczęście to jest rzadka sytuacja. Słyszałem ostatnio na tej konferencji mojej z absolwentów, mówił jeden absolwent, bo był właśnie z notariuszy, była takie sesja pytań i odpowiedzi, mówił o tym, że jacyś, nazwijmy to wschodni inwestorzy z Ukrainy, mieli podrobiony dowód. I Polaka, który mieli jego dokumenty, gdzie się pozyskali po prostu, czy skany tych dokumentów i chcieli do notariusza pójść jakby i to mieszkanie sprzedać. I jedyne, co go tam jakby zaświeciło mu lampki, to jest to, że to są w dowodzie Polacy, a mają wschodni bardzo akcent, prawda? Mówią po polsku, ale wschodni akcent. I no się okazało, że no, to byli oszuści. Że kupił to mieszkanie? Nie kupił, ale jakby zaświeciły mu się lampki, prawda? I teraz no, można powiedzieć, że to jest odpowiedzialność notariusza, który ma ubezpieczenie i w takiej sytuacji powinien ubezpieczalnie wypłacić pieniądze, gdyby się stracił, prawda? Więc warto robić to notariusza, a nie na kolanie pisać umowę samemu, bo wtedy nic nas nie chroni, żaden. Tak samo pośrednik, tak? Ma też polisę, ale no, minimalna polisa pośrednika to jest 25 tysięcy euro, więc to też jest 100 tysięcy złotych. To jak płacisz komuś 500 000, to dlatego trzeba robić to zgodnie z procedurą. Oczywiście. Wracając do tej jeszcze twojej współpracy z Damianem, to jak myślisz, na czym jakby najlepiej oprzeć taką współpracę? Jak wy się uzupełniacie i jak to wygląda, jakbyś mógł trochę szerzej o tym opowiedzieć?
Wiesz co, no my mamy dosyć jasno sprecyzowany zakres obowiązków, jakby zanim, w zasadzie może nie zanim, jakby, okay, najpierw zrobiliśmy spółkę, ale potem jakby usiedliśmy we trójkę i jakby podzieliliśmy się kompetencjami i odpowiedzialnością, tak? Jakby każdy ma swój obszar, każdy zajmuje się czymś innym i jakby wtedy działamy, w sensie nie wchodzimy sobie w drogę, nie? Jaki jest twój obszar na przykład? No mój to jest pozyskiwanie okazji, tak? Czyli jakby ja zajmuję się tylko tym, żeby kupić tanią nieruchomość i w momencie, gdy ją kupimy, to przekazuję klucze Piotrowi i Piotr jakby działa dalej, tak? Czyli on ogarnia ekipę, on jakby zamawia materiały i tak dalej. No i potem do niedawna tak było, że Damian jakby później po remoncie brał klucze i po prostu zajmował się sprzedażą, natomiast no teraz zatrudniliśmy po prostu osobę, która sprzedaje te mieszkania, nie? Jakby, a Damian po prostu skupia się na agenta, czymś... Agenta, czy bardziej własnego sprzedawcę? Wiesz co, nie, mamy własnego sprzedawcę, to jest partnerka wspólnika, która jest jakby też jest agentką i jakby ona sprzedaje nasze mieszkania, nie? Więc jakby my nie musimy się już też tym zajmować. Wolimy się po prostu skupić na czymś, co przynosi pieniądze, tak? Okej, okay, a pieniądze wykładacie wspólnie, czy są inwestorzy zewnętrzni? Wiesz co, no mamy swój kapitał w jakimś tam, w jakimś tam stopniu, natomiast też w sumie dzięki temu, że działamy z Damianem, no to Damian jakby zorganizował inwestora, który po prostu dał nam pożyczkę dosyć dużą. I, no i też działamy na jego kapitale. Tak? Okej, gdzie macie pożyczkę? Możesz zaliczyć jaki procent? Wiesz co, teraz około tam 12-13% chyba w skali roku. Okej, okay. No i to, bo to jest już taka kwota, która jest atrakcyjna dla inwestora, ale nie jest za duża i zabijająca dla flipera. Dokładnie. Także to jest jeszcze... No, tym bardziej, że nas jest trzech, więc jakby no my ten zysk dzielimy na trzech, więc... A możesz powiedzieć, jak dzielicie zyski? Czy to są różne proporcje, czy nie, raczej... mamy jedną proporcję, jakby niezależnie jakby w jakim obszarze jest to zysk, tak? No bo jakby zajmujemy się nie tylko flipami, tak? Mamy też grunty i tą inwestycję deweloperską, no to jakby tutaj dzielimy po prostu na trzy wszystkie zyski, tak? Czyli niezależnie, czy to jest temat, gdzie ja cokolwiek zrobiłem, czy nie, no to jakby ja też jakby zarabiam 1/3, ale ja też zarabiam 1/3 na temacie, gdzie ja się napracuję, nie? Tak. No tak, tak, tak. To jest wszystko spoko, jeżeli to wszystko się sumuje i jakby każdy czuje, że ma, daje z siebie dużo, ale też ma duże benefity, prawda? Gorzej będzie, jeżeli w takiej spółce jeden ze wspólników powie, no dobra, no to mi się już trochę mniej chce, mam trochę gorszy czas i trochę mi się mniej chce, no bo jeżeli to jest przejściowe, bo nie wiem, chłop się rozwodzi albo, albo ma jakieś problemy zdrowotne, chwilowe, no to wiadomo, że może wrócić, prawda? Gorzej będzie, jeżeli powiem wam, słuchajcie chłopaki, mamy spółkę, 1/3 ja mam tyle prawa do zysku, no i wtedy, ale no już tak nie chcę mi się zapierdzielać, już nie pracuję 5 dni w tygodniu, tylko 3 dni w tygodniu. Zacząłem grać na gitarze. Wiesz co, tak, natomiast my też jakby myśleliśmy o tym, jak to będzie. I jest coś takiego jak konstytucja wspólników. Nie wiem, czy tam o tym słyszałeś. No to jest taka jakby powiedzmy zbiór zasad, co w sytuacji, gdy coś tam. No i jak to macie rozwiązane? No jeszcze nad tym pracuję. Nie jest to proste. Jasne, ale to warto o tym powiedzieć, bo trzeba przewidzieć takie rzeczy, że ktoś straci motywację do pracy, ktoś umrze. Ktoś będzie chciał wyjść ze spółki i żeby żaden z was nie był zblokowany, bo jedyne, czego nie można zmusić wspólnika, to jest do pracy. Tak. Bo można, bo wtedy tak naprawdę trzeba jego udział, na przykład zatrudnić kogoś, kto będzie konsumował jego udział, będzie pracował jak on, może to być dwie osoby czy trzy. I jeżeli coś zostanie z tego udziału, to wtedy on dostanie na przykład, nie? Wiesz co, tak, no jakby myśleliśmy o tym, mamy gdzieś tam jakiś zarys, jak to zrobić, ale jakby nie jest to jeszcze takie ostateczne, nie? To jest bardzo trudne, bo trudne ciężko to przewidzieć i no niestety, jak jest dobrze, to jest dobrze, nie? Jest między wspólnikami. I jakby ja nie znam twoich wspólników, jakby żeby nie było, jakby nie mam o nich jakiegokolwiek zdania negatywnego czy pozytywnego, ale wiem, jak jest z ludźmi, że ludzie mają to do siebie, że się zmieniają. I dzisiaj ty jesteś taki, ale 5 lat temu, jak byłeś u mnie na warsztatach, to byłeś innym człowiekiem.
z innym doświadczeniem, z inną pewnością siebie, z innymi pieniędzmi, żyłeś na innym poziomie pewnie, prawda? No bo na etacie nie możesz sobie pozwolić na tyle, co we własnym biznesie. Ja mam taką zasadę, że jak ja wchodzę z jakiejś spółki, na przykład, to mamy taki zapis o impasie, ja też o tym mówię często na moich szkoleniach, że w sytuacji, w której na przykład byśmy mieli spółkę wspólną, prawda? I ja już nie chcę pracować z tobą, no bo nagle się okazało, że ty bardziej się angażujesz w jakieś tam swoje pasje, a mniej w pracę, a ja dalej zasuwam po 12 godzin, nie? I czuję, że ten ciężar odpowiedzialności jest bardziej na mnie, a ty bierzesz połowę zysków. I już trochę mi to nie pasuje i mówię do ciebie, żebyś się bardziej zaangażowało. A ty mówisz, że nie, bo wolisz grać na gitarze na przykład, albo coś cokolwiek innego robić. I wtedy ja już się czuję trochę taki wykorzystywany i ja albo się mniej angażuję w spółkę też, bo czuję, nie chcę być dmany, albo po prostu szukam jakiejś dla siebie innej drogi. Ale mamy tam kapitał, jesteśmy związani. I ja mam taką zasadę, nie wiem, czy pamiętasz to ze szkolenia, czy mówiłem o tym? Chyba nie. Że wtedy zapisujemy sobie w umowie, że gdybyśmy się nie mogli dogadać co do dalszego istnienia spółki, co do tego, ile pracujemy, jak dzielimy i tak dalej, to bo możemy się zawsze dogadać polubownie, ale jeżeli ja mówię, że albo ty mówisz, że ty nie chcesz, żebym cię wykupił, albo dajesz mi absurdalne ceny, to ja cię nie wykupię za powyżej wartości, prawda? Więc daję sobie taki zapis zawsze, że każdy każdego może spłacić przymusowo w dwie strony. Czyli że ja na przykład uważam, że jesteś wspólnikiem, który jest bardziej pasywny, to proponuję ci jakąś, daję ci propozycję, żebyś to ty ode mnie odkupił udziały po danej cenie w tym biznesie, na przykład za 500 000, tak? A ty mówisz, nie wiem, w ciągu 30 dni nie dajesz odpowiedzi, nie bierzesz tej oferty, nie konsumujesz jej, nie chwycisz jej, jakby nie przyjmujesz tej oferty, to ja wtedy mam prawo po tej samej cenie, po której byłem ci w stanie tą spółkę oddać i ukupić od ciebie przymusowo, bez swojej wiedzy, zgody i tak dalej. Okej. Czyli to jest bardzo uczciwe, bo jeżeli ty na przykład, no nie wiem, nie chcesz pracować w tej spółce, no tak przyjąłem ciebie jako rolę tego złego, prawda, sorry, ale no ktoś musi być, no to wtedy i jednocześnie nie chcesz pracować, nie chcesz wyjść ze spółki, nie chcesz się dogadać, no to ja nie mogę być związany, nie mogę być związany, bo ty możesz mieć na przykład sytuację taką lepszą niż ja, czyli mieć bardzo dużo pieniędzy, a ja mogę mieć bardzo mało i to ta spółka może być dla mnie wszystkim, a dla ciebie może być niczym. I możesz mi w pewnym sensie, bo się pokłócimy o jakąś głupą sprawę, możesz mi tym szachować do końca życia. Okay. Dlatego ja muszę mieć zawsze opcję wyjścia, jeżeli na przykład, nie wiem, by się okazało, że wspólnik, nie wiem, jest nieuczciwy albo nie do końca mi jest po drodze z nim, a miałem już różne rozstania na przykład, tak, bo dopiero się można z kimś poznać na placu boju, a nie przy flaszce, prawda? No bo przy flaszce to można poczuć chemię do kogoś, ale nie zobaczyć sobie, jak ta osoba, tak samo jak bierzesz pracownika. Czasem na rozmowie, to on ci wszystko powie. No tak. A jak przychodzi co do czego, to różnie bywa w życiu, no to tego się nauczyłem. Ale to miało być bardziej rozmowa z tobą niż opowiadanie moich historii. To, co mówisz, myślę, że może być pewną inspiracją dla nas i może nam pozwolić rozwiązać kwestię właśnie tego wyjścia ze spółki, którą bardzo dużo też godzin poświęciliśmy na to, żeby to wypracować. Jeszcze nam się nie udało, więc być może... Tak, bo wyobraź sobie, że na przykład któryś z was umiera i no, może być tak, że nie będziesz chciał pracować z partnerką albo żoną wspólnika, bo ona nie wnosi nic do tej spółki, tak, więc znaczy, trzeba go wykupić po prostu, tak? Albo... No, to trzeba po prostu... Co robisz osobom, które chciałyby wejść we flipy, a nie mają doświadczenia? Jakby, co byś takiej osobie poradził, która myśli o tym, być może coś ogląda? Znaczy, no na pewno podstawą jest wiedza, tak? Jakby bez tego bym gdzieś tam nie ruszał pewnie, więc no być może, no, na pewno szkolenie na początek. Natomiast później no przede wszystkim działać i nie poddawać się, tak? Czyli po prostu chodzić, składać te oferty i prędzej czy później coś wpadnie. To jest statystyka, jak każdy biznes, prawda? Dokładnie, więc chyba to. Okej. Okay. A powiedz, jaką przyszłość wiążesz z branżą nieruchomości? Co byś chciał dalej? Bo wiem, że jakieś działki kupujecie, tak? Projekt deweloperski w trakcie? Czy... To znaczy, to nie jest nasz projekt deweloperski, to jest po prostu flip na pierwotnym. Okay. Natomiast ja myślę też o deweloperce i na pewno te grunty, to uważam, że jest taki trochę nieoszlifowany diament, bo tam jest też dużo mniejsza konkurencja naszym zdaniem, a można naprawdę fajne grunty, duże, gdzieś tam kupić, podzielić, ewentualnie połączyć to jakoś tam z deweloperką, no nie? Okay. Więc myślę, że pewnie też w tym kierunku. Super. A ty jesteś członkiem Property Master Club? Tak. Od kiedy? Wiesz co,
nie pamiętam dokładnie, ale być może tam z rok temu około odbierałem ten srebrny akt, ale teraz ostatnio na tym zjeździe odbierałem złoty, także wydaje mi się, że około roku być może, ale jakby nie pamiętam, żebyś był na właśnie na jakichś takich wyjazdach czy imprezach, tak bardziej ze zjazdu ci kojarzę, prawda? Teraz by mogli być, że będziemy mieli taką wigilię klubową i tam mieliśmy okazję bliżej poznać te osoby, które są jakby w klubie. Super. Tak. Znaczy na pewno parę osób gdzieś tam poznałem już wcześniej. Niektórym gdzieś tam też jakieś tematy odstępowałem, ale to jeszcze zanim byłem w tym klubie. Ale na pewno jest on gdzieś tam fajną inicjatywą i jakby wymianą, jakby możliwością wymiany doświadczeń, bo każdy ma inne poznania ludzi, być może gdzieś tam nawiązywania jakichś współprac, także to super. Super. Karol, dzięki ci w takim razie, że zgodziłeś się, żeby podzielić się swoją historią. Ja ci życzę dalszych sukcesów i obyśmy się spotkali za 2 lata i żebyś miał kolejne 30 flipów na koncie. Piąteczka. Dzięki.